właśnie, żeby władza sądownicza była sama zadowolona z siebie i żeby była sama dla siebie. Teraz krzyczą, że jest zamach na prawa i wolności obywatelskie, no bo tym się po prostu zasłaniają. Mamy projekt noweli. Tak. Ten negatywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa, oceniając, że jego podstawowym celem jest dalsze, znaczące podporządkowanie sądów powszechnych ministrowi, co jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy. I jeszcze Sąd Najwyższy. Według Sądu Najwyższego chodzi o stworzenie jednowładztwa, czyli jak gdyby idziemy w tym samym kierunku. Ministra w zakresie obsady stanowisk prezesów, pan wspominał, kto gdzieś za granicą decyduje o pewnych stanowiskach, sprawowanie funkcji prezesa oraz wiceprezesa sądu przez osobę powołaną w drodze wyłącznej decyzji ministra, bez jakiegokolwiek nawet minimalnego wpływu samorządu sędziowskiego, budzi istotne zastrzeżenie z punktu widzenia zasady równowagi między władzami. To głosi opinia Sądu Najwyższego. Więc rzeczywiście w tej chwili mamy taką sytuację, że minister sprawiedliwości nie może ani powołać prezesa sądu, ani źle funkcjonującego prezesa sądu odwołać, jeżeli środowisko sędziowskie na to nie wyrazi zgody. No, w związku z tym możemy powiedzieć, że te uprawnienia ministra w tej chwili są bardzo iluzoryczne. Przecież być... Natomiast chcemy wprowadzić taką oto sytuację w tej noweli, że minister sprawiedliwości... Także mafie, proszę państwa, mafie. No tutaj w Warszawie mamy mafię cwaniaków mazowieckich, ale tak, budowa jest Radom. Ochrona jest z Włocławka. No to na terenie Warszawy można kręcić, można kombinować, no bo żeby to nie byli przyjezdni, no to nie byłoby takich problemów, bo łatwo można by było umiejscowić, gdzie, co, kto, jak wyjaśnić, kto ukradł miedziane druty do żurawia, proszę państwa, tak. Jezus powiedział do faryzeuszy, a ponieważ mówicie, że widzicie, przeto jesteście ślepi, bo oni myśleli, że oni są mądrzy, że oni są inteligentni, że wszystko wiedzący, gdy z igły robili widły. Także, proszę państwa, dla Jezusa było to wodą na młyn. No, ja mówię tu o tej litce, że jest odporna tu w sąsiedniej audycji Radia Tok FM. Conchita Barbie Baby Langström Extra. Państwo się dowiecie, dlaczego ta litka jest taka odporna. No bo ona chce załatwić sprawy. Ona chce załatwić jakieś sprawy. I jeżeli ona chce załatwić jakieś sprawy, no to ona pilnuje tych spraw. Może być głodna, może nie dojeść, może no, cierpieć. Teraz jej zęby wyrywają. Wcześniej była u okulisty, że tam jej ślepota grozi, że same jakieś takie przeszkody. No ale ponieważ jest nie młoda, to już ona dobrze o tym wie, że to choroby to mogą takie być różne. Natomiast jak w przeszłości ludzie dokuczali jej, to ona zawsze mówiła, jest to woda na mój młyn, jest to woda na mój młyn. No. Także widzicie państwo, teraz linia Mysia zapanowała i wszystko wyszło. No, że CBA zatrzymało biznesmena. Co to za biznesmen, który okradał ludzi, jeździł po całym świecie i pieniądze rozdawał swojemu synowi. Tamten też jeździł po całym świecie, ulokował pieniądze w jakichś tam rajach podatkowych. I co z tego wyszło? Wszystko na jaw wyszło. No to będzie pieniądze oddawać. Jak siedzieć w więzieniu, też pieniędzy nie odda. Będzie musiał siedzieć w więzieniu na koszt państwa. Czyli szkoda, szkoda wielka. Jak mafia działa? Mafia działa w sposób taki, psychologia tłumu, w sposób grupowy, w sposób zorganizowany. Dlatego też Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu. Myśmy tutaj wielokrotnie podkreślali tak biblijnie, że tłum ma cechy raczej negatywne, niżli, jak to Józia mówiła, niżli pozytywne, proszę państwa. Dlaczego?
I skoro Biblia mówi nie idź za tłumem w złym celu, to znaczy, że tłum może ciebie namówić do czegoś złego. Tłum, koledzy, koleżanki, prawda, mogą ciebie namówić do czegoś złego. Dlatego też dobrze trzymać jest, proszę Państwa, ten tłum, grupę ludzi na dystans. I na przykład ta Hanna Wróblewska, cholera, coś na tym bloczku tak błyszczy, jakby tam sygnał, alarm. Aha, a może to cały czas błyska dla samolotów, chociaż to dom taki czerwona rokówka, to może nawet czerwona blacha, to jest piąte piętro, nie jest taki wysoki, ale ja wiem, dla samolotu to może być jakaś informacja, że tu jest dach, proszę tu nie lecieć nisko. Bo może być wypadek, samolot i tak nisko, tutaj aż tak bardzo nie leci. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chciałbym poruszyć może w tej materii, ale trochę inną sprawę. Rząd przyjął projekt ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To też podniosło się wielkie larum, ale może trzeba też patrzeć przez krzywdę. Przewiduje on między innymi, że czynności egzekucyjne mają być nagrywane, dłużnik zaś ma otrzymywać przy egzekucji. I bardzo dobrze, wszystko jest nagrywane, proszę Państwa. Teraz wszystko wychodzi, wszystko wychodzi. Pięknie apostoł Paweł powiedział o tych faryzeuszach, waszych księżach, że chcieli być mądrymi, stali się głupi. No bo tak, oni są bardzo kształceni w kierunku filozoficznym, wcale nie w kierunku wiedzy na temat Jezusa, wiedzy tego, którą propagował, którą głosił Jezus Chrystus, tylko cwaniactwa, aby się przebić, filozoficzną, aby ta nauka na przykład Kościoła Rzymskiego była podobna do wiedzy świeckiej. No bo Kościołowi zależało na tym, żeby ta nauka Kościoła była taka półświecka, żeby to było uznane, że ja darzę Pana wielkim szacunkiem, prawda? To żeby ktoś z tych uczonych świeckich tak kiedyś do księdza katolickiego na przykład powiedział, że ja darzę Pana wielkim szacunkiem. Albo na przykład jak ksiądz katolicki wierzy w ewolucję. Ja kiedyś też tak rozmawiałam, to proszę Państwa, ksiądz katolicki powiedział, że on wierzy w ewolucję, a ja w co wierzę? No to czyli od razu widać, że głupi facet, że nie jest szczery i że z nim taka rozmowa na tematy Królestwa Bożego, na tematy wiary, na tematy prawdy mija się z celem. No ale Biblia mówi, że wychodzi też jako świadkowie Jehowy, chodzicie też z całkiem innego powodu, bo czy będą słuchać, czy nie będą słuchać, bo to dom przekory, to znają, że prorok był wśród nich. No i teraz widzicie, poznają, że prorok był wśród nich. A no właśnie, po to Jezus Chrystus głosił. A po co głosił Noe, budując arkę na świadectwo? A co to znaczy świadectwo? A co to znaczy świadek? Księga Izajasza, 43 rozdział. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, świadkami Jehowy, świadkami Jahwe. No bo świadczycie o Jehowie, świadczycie o Jahwe, świadczycie o prawdziwym Bogu. A po prawdziwym Bogu śladu nie ma. Biblia do śmietnika wyrzucona, wyrzucana. Wyrzucają Biblię jeszcze do śmietnika, bo katolicy na przykład dokładnie to nie wiedzą, czym Pismo Święte jest, co to jest ta Biblia. 66 natchnionych ksiąg. No bo przecież jeszcze jest i tak, że Kościół katolicki zaczął uznawać apokryfy, włączając je do Biblii. Księga Tobiasza, Machabejska, proszę Państwa, Estery, Judyty, no różne takie są apokryfy. Apokryf znaczy nieprawdziwy. No i ludzie nie mają zielonego pojęcia. Przez te, tam gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Im więcej zamieszania, tym bardziej nic nie wie, czym jest Pismo Święte, czym jest Biblia. I dlatego jak pójdą misjonarze Świadków Jehowy, a głoszą tu w Polsce od roku 1905, no to ludzie nie wiedzą, co to jest.
i nawet kamieniami rzucają, wyśmiewają świadków Jehowy. Jeszcze raz to wiedzą, że świadkowie Jehowy to nie są ani szpiegami komunistycznymi, ani szpiegami amerykańskimi. Żadnymi szpiegami nie są, bo oni są apolityczni. Żeby człowiek do tej wiedzy doszedł, no to musiałby się dużo uczyć. Dlatego też nie ma takich mądrych ludzi, którzy by, proszę Państwa, sami mogli dojść do poznania prawdy bez Pisma Świętego. Człowiek jest spaczony, jest gdzie nie obejrzeć się, gdzie nie spojrzeć, jest narośl, narośl jest żebracza, narośl rakowa. No żebracza dlatego, że oni się dobrze ustawili, żeby ściągać soki z państwa, od państwa polskiego. Mieć dużo pieniędzy na podróże, na wojaż i dla siebie, i dla syna, wojaż. A ty się bujaj pod most. A ty nie masz już domu i teraz państwo nie istniało, bo państwo nie broniło, bo sędzia powiedział precz, won. No, i co? I dupa. Ile takich dziadów jest? Albo taka ta Monika z tego barku, z Pałacu Kultury Stalina i Lenina i za jej dziadostwo wyrzucili ten bar Bistro Trojka z lewej strony, co było pół piętra wyżej, do piwnicy wyrzucili. No. Także buziaczki i proszę jedzka. Stosowaniem i egzekwowaniem prawa. Wprowadzamy dużo dalej idące zasady związane z nadzorem, no, z pracą komornika. Także widzisz. Wprowadziliśmy taką regułę, że to tam głupoty. Jakie będzie Centrum Jelonek, Rady Miejska do naprawy, CBA zatrzymało biznesmena. Różne ciekawostki, proszę Państwa, mamy tutaj. Tak. Sobieszek. No. I dobrze pamiętam, na 3 tygodnie komornika... Także zaraz zadzwonimy, może i do Sobieszka. CBA rozbija. Ciekawe, czy ten Sobieszek to poszedł, czy ten Sobieszek nie poszedł. Łącznie z odwołaniem komornika w określonych sytuacjach. Przyspieszamy, czy zmierzamy do tego, aby w sposób bardziej sprawny toczyły się postępy dyscyplinarne. Bielecki to nie. Darek Klimecki, Kaleta. W konsekwencji komorników, o, Sobieszek. Standardom, do których są powołani. Wprowadzamy obligatoryjną kontrolę działalności kancelarii komorniczej raz na 2 lata, nie raz na 4 lata, jak to ma miejsce z udziałem również przedstawicieli urzędów skarbowych. No. Tu odpowiednie rozwiązania zostały zapisane. Też oczywiście pozostawiamy możliwość zainicjowania przez ministra sprawiedliwości, jeśli jest ku temu powód, niezależnie też kontroli. A dzień dobry, tutaj ochrona. To wy jeszcze w pracy jesteście, tak? No. Ja tutaj dzwonię w sprawie tej niedzieli, że o 17:07 tu z toalety szedł facet jakiś, on tu mieszka w Budzie i tam te kamery jak macie, to żeby zobaczyć twarz, kto to jest, bo to... No. W ustawie muszą być nagrywane. Ten dobra, tak, dobra, bo tutaj w tym notesie to ja mam to napisane, no ale to ten Rysio poszedł, tam ktoś tam z panem rozmawiał. No to więc 17, tego to napis. No, ale tutaj też, no dobra, no bo tutaj te uwagi, jak są, to w notesie, one tu są napisane, uwaga, że 17:07 zauważyło mi się tutaj lewym okiem, patrzasz, człowiek zdumiony. No tak, no kolejnemu tutaj dziennikowi i temu Rysiowi, on dlatego do pana poszedł, no. Kierowane na czynności komornika były z przyczyn formalnych odrzucane z uwagi na niedopełnienie przez stronę rozmaitych obowiązków, dlatego w sposób istotny uproszczamy tą sytuację, nawet... No to można by im wszystkim mówić, no ale jeżeli wy macie kamery i wy tego nie widzicie, to przełożony tutaj nic nie zrobi, bo 3 kamery są i właściwie to, żeście też zrobili błąd, bo najpierw powiedzieliście, żeby nie było światła na żurawiach 3, okradli, to przepraszam bardzo, to może być jeszcze i CBA. A, no, mafia, przepraszam bardzo, wtedy kiedy światła nie było, to okradli, no. Nie tylko mogli, ale musieli. Ja mówię bardzo logicznie, ja mówię o jednej rzeczy. No ja to jemu powiem też, dziękuję. Wprowadzamy nowe zasady, jeżeli chodzi o świadczenie majątkowe komorników.
również ograniczają możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej przez komorników, tak aby koncentrowali się na swojej działalności, bo reprezentują funkcję państwa. Ale wprowadzając rozmaite restrykcje, które jestem przekonany, podniosą też i prestiż... Mają kamery, mają trzy kamery i przecież mogą widzieć, co jest grane, prawda? Kto tu wchodzi? No to od tego są te kamery. Oni przeglądają widocznie po to, że jak ci ochroniarze chodzą, ile razy chodzą w nocy, czy w ogóle chodzą, a jak ktoś by coś ukradł, to oni nie patrzą, że ktoś by coś ukradł, tylko oni patrzą być może, ile razy ochroniarz chodził w ciągu nocy i wtedy na kamerze to widać. Jakieś głupoty. A widzicie państwo, zdecydowana postawa. No. Ustawę związaną z opłatami, kosztami wprowadzamy... No to się sprowadza do jednego tematu, jakby coś ktoś miał ukraść, a potem wiesz. Były to głównie stawki, które powodowały rozmaite wątpliwości i niejasności i często też skargi. Dlatego wprowadzamy jedną stawkę 10%, jeżeli chodzi o należności w tego rodzaju czynnościach podejmowanych przez komornika, z pewnymi jednak, można powiedzieć, odstępstwami. Dotyczy to sytuacji, w których chcemy zmotywować strony dłużników do tego, aby samodzielnie, bez podejmowania działań realizowali swoje zobowiązania. A dowiedział się, że dlaczego kazali, żeby ciemno było na budowie. No po to kazali, żeby ciemno było na budowie, żeby ktoś coś ukradł. No, bo taki wniosek to chyba bardzo mądry, bardzo logiczny i bardzo prosty. No, także proszę państwa, o czym my tu mówimy? To są syzyfowe prace. Można walczyć oczywiście, niech oni walczą, niech tego. No. Tu jest bardzo wiele szczegółowych mechanizmów i rozwiązań, które detalicznie opisane są w tych dwóch rozległych aktach prawnych. Nie miejsce tutaj, aby na temat tych wszystkich rozwiązań dyskutować. No, jak się pewnych tematów boją? Jak oni się pewnych tematów boją? Dlaczego oni się tych pewnych tematów boją? Prowadzenia kontroli i nadzoru nad działalnością komorników, ucywilizowania tej działalności, a jednocześnie... A teraz przyjadą te klamki, klucze, to wszystko jest bardzo drogie. Jak tutaj ci pracownicy zaczną kraść, no to się nie pozbiera. No to dlatego trzeba o tym mówić, a nie mówić. Konferencji, na której była również pani premier Beata Szydło, która odniosła się do gruźb Komisji Europejskiej o rozpoczęcie procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców. Pani premier wskazała, że Polska pomaga dotkniętym konfliktami, między innymi w Syrii, i realizuje wiele projektów. Coś więcej, właśnie kolejna wypowiedź, którą chciałbym państwu zaproponować. Pani premier Beaty Szydło. Nie ma w tej chwili w Polsce możliwości, żeby przyjmować uchodźców. Takie jest stanowisko polskiego rządu. My chcemy pomagać i robimy to. Niesiemy pomoc humanitarną tam, gdzie ludzie jej potrzebują i oczekują. Zwiększamy pomoc humanitarną w porównaniu do poprzedniego rządu znacząco. Bierzemy udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych, między innymi wspólnie z Niemcami realizujemy takie projekty humanitarne. Realizujemy takie projekty humanitarne z polskimi NGO-sami. Bardzo silna współpraca jest ze Stowarzyszeniem Kościół w Potrzebie i udzielamy tej pomocy zarówno dotyczącej leczenia... Mówię, że ja rozmówuję, wiesz. A widzisz? No to jest tutaj koło tego, że ja rozmówuję, wiesz. To jest wymierna pomoc, którą polski rząd przeznacza dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Włączamy się w te wszystkie akcje, które prowadzi również Unia Europejska, jeżeli chodzi o ochronę granic. Nasi funkcjonariusze są obecni wszędzie tam, gdzie tej pomocy oczekują nasi partnerzy. Natomiast nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy i na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot i dyskusja o relokacji, która toczyła się, a chcę przypomnieć, że tak, poprzedni rząd PO, rząd pani Kopacz zgodził się na to, żeby przyjmować do Polski uchodźców. I w tej chwili, ponieważ Platforma sama już pogubiła się w tym, jakie chce zajmować stanowisko, ja po prostu nie wierzę politykom Platformy. Bo
innego dnia wychodzi przewodniczący i mówi, że nie chce przyjmować platformy uchodźców do Polski. No i co? Po czym wracamy do wypowiedzi prominentnych polityków platformy sprzed zaledwie kilku miesięcy, nawołujących wręcz polski rząd do tego, by uchodźców przyjmować. Potem znowu wychodzi przewodniczący Schetyna i mówi, że jednak nie będą przyjmować, a w tej chwili bądź co bądź prominentna posłanka, europosłanka Platformy, była minister w rządzie Platformy, pani Kudrycka mówi, że powinien rząd... Także widzicie państwo, bardzo dużo ten nowy rząd zrobił, bardzo dużo, ale przeciwników mamy, dużo przeciwników. PO stanęło koniem, tutaj wiesz, zasłoniło drogę, nie ma przejścia. Albo jak tam przepychanki były, proszę państwa, pod Sejmem, że no Krystyna Pawłowicz czuła się zagrożona po prostu, no. No i co? Nie ma zgody rządu polskiego. I co? I kto tu co rozdmuchuje? Aha. No dobra. Kwoty, bardzo dobra. Zmuszanie do przyjmowania uchodźców do Polski czy do innych krajów członkowskich. Muszę państwu powiedzieć, że takie stanowisko nie jest tylko już i wyłącznie stanowiskiem Polski. Ja mogę powiedzieć, że poprzez konsekwentne pokazywanie błędnego procesu rozwiązywania kryzysu migracyjnego, który zaraz zobaczymy. Poprzez to pokazywanie, które polski także rząd, proszę państwa, rozmowa kontrolowana. Zaczyna przynosić również i takie efekty, że taka refleksja zaczyna się też w innych państwach.